Gwiazdka w Korinis. Na placu wisielców panowało wielkie poruszenie. Lada chwila Herod miał ogłosić, kto w tym roku odpowiedzialny będzie za organizację świątecznej kolacji i dekorację choinki na placu świątynnym. Wszystkiemu z boku przysłuchiwał się nasz bezimienny bohater. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Łaskawie nam panujący Lord Hagen ogłasza, że w tym roku kolacja wigilijna odbędzie się w gospodzie pod tłustym cielaczkiem. Gospodarz zapewnił, że chętnie przyjmie wszystkich uczciwych i praworządnych mieszkańców miasta. Nasz lord wynegocjował z Koragonem, że także dla gildii złodziei oraz bawidamka Valentino mimo wszystko znajdzie się miejsce na uroczystej kolacji. Na ten jeden wieczór obowiązywać będzie ich amnestia. Specjalnie dla nich na zewnątrz zostaną wystawione stoły dostarczone przez mistrza Torbena. Mistrz za swój wkład poprosił jedynie, aby każdy z pobożnych obywateli pomodlił się u bogów o pomyślność dla jego siostrzenicy Grity. Za potrawy odpowiedzialny będzie kucharz wykazujący się niebywałym talentem i wykraczający swoimi pomysłami poza utarte ramy gastronomii, legendarny kuchmistrz Snaf. Muszę jednak rozczarować wszystkich wielbicieli potrawki z chrząszcza. Nasz lord nieco ograniczył szefowi menu, aby zachować tradycyjność potraw, więc na kolacji nie uświadczymy dań mięsnych. Pomocą kuchenną została natomiast mieszkanka miasta Edda. Na dostawcę zaopatrzenia wybrano dwóch wspaniałych mieszkańców. Za dostawę ryb odpowiedzialny będzie handlarz Halvor, słynący z wysokiej jakości sprzedawanego towaru. Wygrał on przetarg, do którego startował także rybak Farim. Korzystając z okazji z tego miejsca ogłaszam także, iż wyznaczono nagrodę za odnalezienie rybaka. Niestety nie stawił się on na spotkaniu z kandydatami na dostawców zaopatrzenia i od tamtej chwili uznaje się go za kolejnego zaginionego mieszkańca. Dostawcą warzyw został natomiast jedyny startujący na to stanowisko farmer Lobart, któremu pomagać będzie jego żona Hilda. Sezon zimowy nam wszystkim mocno doskwiera, więc też z tego miejsca pragnę życzyć jej dużo zdrowia. Liczymy na to, że pani gospodarz ten rok dokończy zdrowa i wspomoże męża w przygotowaniach. Na osobę przygotowującą dekoracje świąteczne wyznaczono mistrza Konstantino. Mistrz, podejmując się tego zadania, poprosił jedynie o małą pomoc przy dostarczeniu mu roślin, których mógłby użyć do stworzenia dekoracji. Chętnych mieszkańców poproszę do siebie po zakończeniu przemówienia, a otrzymają oni spis roślin, na które liczy szanowany alchemik. Dostarczenie drzewka świątecznego wziął na siebie kowal Harad. W związku z nowym zadaniem zostanie on na czas świąt zwolniony z obowiązku kucia mieczy dla paladynów. Za zakup prezentów gwiazdkowych odpowiedzialność przypada obywatelowi górnego miasta Fernando, który posiada rozległe znajomości z zamorską gildią Araxos. Otrzymał on już dość pokaźną ilość monet, więc każdy z mieszkańców powinien liczyć na to, że zostanie po kolacji obdarowany upominkiem. Kupiec w celu zakupienia towarów udał się już tydzień temu na kontynent, więc oczekujemy w każdej chwili na jego powrót. Mamy nadzieję, że uroczystość poświątecznej kolacji zostanie uświetlona obecnością trzech znamienitych magów – Pyrokara, Saturasa i Xardasa. Do każdego z nich zostało już wysłane zaproszenie i Lord Hagen ma nadzieję, iż poprowadzą oni wspólnie uroczystość dla wszystkich zgromadzonych na kolacji mieszkańców. Mimo iż nie będzie wcześniej czasu, aby magowie zdążyli przeprowadzić wspólnie jakąkolwiek próbę, liczymy, że gdy już się pojawią, będą potrafili wspaniale ze sobą współpracować. W imieniu Lorda Hagena jeszcze raz zapraszam wszystkich mieszkańców na uroczystą kolację. W tym momencie bezimienny zdał sobie sprawę, że w tegoroczne święta będzie miał jeszcze więcej roboty niż przy zadaniach zlecanych przez Xardasa. Bo kogo innego Lord Hagen zapędzi do pracy, gdy zda sobie sprawę ze swoich bardzo przemyślanych wyborów mieszkańców odpowiedzialnych za tegoroczne święta. Tak, to bardzo typowe. Nie dziwne, że przegrywamy z orkami mając takich strategów. I znowu wszystko na mojej głowie. Zawsze to samo.